Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Fopremier. Witam wszystkich nowych i wszystkich starych moich widzów. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Słuchajcie, wiosna w końcu zawitała do UK, także nie mogę się jakby doczekać, żeby wyjść na dwór. Ale słuchajcie, dzisiaj przychodzę z nowościami. Jakimi nowościami? Za chwilę się dowiecie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony, słuchajcie, nowościom, tak jak wspomniałam w tu intro. I słuchajcie, nie mogę się doczekać, kiedy Wam je pokażę. Pierwszym jakby takim produktem, który chcę właśnie dzisiaj przetestować, będzie to maskara They Are Real Magnetic Mascara, magnetyczna maskara z Benefita, słuchajcie. I następną rzeczą, którą nie mogę się doczekać Wam pokazać, to jest nowa edycja nowych perfum Karoliny Herrera. Także zostańcie ze mną. Pierwszą częścią będzie właśnie tutaj pokazanie Wam tej nowej maskary They Are Real Magnetic Mascara, czyli magnetycznej maskary z Benefita i porównanie z tą showową właśnie Sky High maskarą Maybelline, ale ja nie zrobię dzisiaj to typowo, tak porównując właśnie tutaj jedno oko Maybelline, Maybelline, a drugą właśnie Benefitem, ale właśnie zrobię tylko i wyłącznie, żeby pokazać urok i czy rzeczywiście będę miała taki efekt, jak tu otrzymała modelka. Zaczynamy. Słuchajcie, ja nie mam dzisiaj pomalowanych rzęs. Specjalnie zostawiłam właśnie na tą okazję, żeby Wam pokazać tą magiczną maskarę, która jest bardzo głośno tutaj. I słuchajcie, ja nie kupiłam pełnowartościowej tutaj maskary, w związku z tym, że mam dużo maskar, widziałyście tu nawet w odcinku takich bitwa maskar, która lepsza, więc możecie, kto jeszcze nie obejrzał, to zapraszam Was serdecznie do tego odcinka, ja Wam tutaj w boku właśnie załączę link, czy właśnie taki screenshot. Natomiast w związku z tym, że bardzo chciałam właśnie przekonać się, czy ta maskara jest lepsza, czy jednak na przykład zwykła Maybelline z tutaj z tej nowej edycji jest lepsza, więc kupiłam tylko mniejszą edycję, zaraz Wam ją otworzę, nazwana mini maskara. Tradycyjne opakowanie tutaj, słuchajcie, jak dla Benefitu. Ja Wam powiem od razu, że ja nie przepadam za Benefitem. Wszystkie produkty te nie do rzęs, ale do brwi jakoś mi za bardzo nie przypadły do gustu. Uważam, że one nie są warte swojej ceny, ale ta mnie zainspirowała. Jak tu obiecuje producent, mają być uniesione, wydłużone, słuchajcie, i mają specjalny jakby mineralny ekstrakt, formułę, która podnosi te rzęsy do góry i na zewnątrz. I dodatkowo tu też czytałam, że ona ma specjalny taki core, czyli ten wkład, o, to jest magnetically charged core, który właśnie jakby te rzęsy właśnie unosi i słuchajcie, jakby ciągnie do góry i na zewnątrz, żeby dać takie ekstremalnie podniesione właśnie takie lashes, więc spróbujmy. A ja już Wam otwieram, słuchajcie, jeszcze nie próbowałam, więc jak na miniaturkę, słuchajcie, to ten core, właśnie ta brasz, ona jest silikonowa, jest dość duża, więc zacznijmy właśnie. Tu ja mam lusterko z tego właśnie pudru, o którym Wam też miałam wspomnieć i zrobić taką specjalną edycję. Natomiast w związku z tym, że przyszły te nowości, nie mogłam się powstrzymać. Dzisiejszy odcinek właśnie jest typowo o nowościach, tym bardziej, że jest już wiosennie. Słuchajcie, zbliża się tutaj Wielkanoc, więc będziemy właśnie przygotowywać tutaj taki odcinek właśnie wielkanocny. No i słuchajcie, ja sobie tutaj obok zacznę pracować z tą maskarą. Zawsze, słuchajcie, mam problem właśnie z malowaniem jakby tych rzęs na dole. One nie są ani małe, ani długie, po prostu takie sobie. No ale spróbujmy je właśnie unieść i wyczesać. Ona strasznie drawi właśnie i słuchajcie, zawsze miałam właśnie takie ale do Benefitu, że wszystkie te maskary to brudy, to trochę mnie drapały, nie wiem dlaczego, jestem nadwrażliwa i bardzo rzadko lubię właśnie te nietypowe szczotki tutaj silikonowe. Dobrze, już sobie, słuchajcie, wyczesuję te rzęsy. Nie ma tu podanej jakby specjalnej technologii, jak to mam robić.
więc robię to jakbym chciała. Więc zobaczcie, jak wygląda to oko. Drugie jest niepomalowane. Słuchajcie, no nie jest takie bardzo spektakularne, ale zobaczmy jeszcze, słuchajcie, może to źle robię. Słuchajcie, zobaczmy, jak położę tutaj tą trzecią warstwę, tak jak z Maybelline. Wiecie co, ja wam powiem z bliska, widać, że te rzęsy są uniesione i takie wyautowane, czyli są na zewnątrz, natomiast ja wam powiem, że nie jest to taki spektakularny efekt właśnie jak w przypadku maskary Maybelline. No ale zróbmy, słuchajcie, drugie oko. Przepraszam, że tutaj się od was zasłaniam, troszkę za dużo, ale po prostu muszę tu widać dokładnie, jak ja nakładam. Z tym okiem zawsze mam problem, bo jestem praworęczna i troszkę mi ciężko jest, słuchajcie, zawsze ją nałożyć. Słuchajcie, ja już pomalowałam te rzęsy sobie właśnie tą maskarą. Słuchajcie, jest jedno i drugie oko. No, powiem wam, że fajnie to wygląda. Jest taka firanka i mam wrażenie, że po chwili właśnie one są takie uniesione i gdzieś tam działa właśnie ten ruch tutaj magnetyczny, żeby te rzęsy były bardziej wywinięte na zewnątrz i właśnie do góry. O, możecie tu dobrze widzieć w tym zbliżeniu. Ja postaram się może jeszcze zrobić takie zbliżenie właśnie, żebyście dokładnie widzieli, więc te oczy są bardzo otworzone, ale jakoś mam wrażenie, słuchajcie, że ta maskara Maybelline jest lepsza, ale no ostatni rezultat zobaczymy, nagrywając właśnie ten film, zobaczymy, jak to wygląda, ale no nie jest zła, słuchajcie, cieszę się, że kupiłam tylko mniejszą miniaturkę, bo naprawdę nie potrzebuję aż tutaj tylu tych maskar, ale no wydaje mi się, że nie jest źle, otworzyła też na pewno to oko, a i wygląda tak całkiem. Słuchajcie, ja za tą mniejszą miniaturę, czyli to jest 4,5 grama, zapłaciłam 11 czy 12 funtów. Także powiedzcie mi, czy też próbowaliście i co sądzicie właśnie o tym wyglądzie. No i teraz przystąpmy właśnie do następnej nowości, na którą właśnie bardzo czekałam. Ja wam mówiłam tutaj też w tym odcinku, słuchajcie, poświęconym perfumom i dziwnym buteleczkom. Kto jeszcze nie obejrzał, także serdecznie też was zapraszam. On się cieszy dość dużą oglądalnością, także bardzo się cieszę, że wam ten temat przypadł do gustu. A mianowicie tu nietypowych właśnie odsłon butelek. No i ja sobie tutaj w końcu odpakowałam, już nie mogłam się doczekać, tą nową edycję, słuchajcie, Karoliny Herrera. Ona się nazywa Very Good Care Karolina Herrera i jest to It's So Good To Be Bad. No, prawdopodobnie to jest prawda. Piękna buteleczka, bardzo sexy, bardzo kobieca, przyciągająca wzrok. Słuchajcie, ja jak tylko wyszła ta edycja taka granatowych tych szpilek z czernią, ja od razu ją kupiłam. Ona wtedy była dostępna tylko w Europie, nie w UK, ale ja sobie ją kupiłam. No, tak jak wam opowiadam, nie mogę jej znaleźć. Wydaje mi się, że dam ją mamie, bo mamie się bardzo podobała i ten taki spicy, taki troszkę orzenna nuta, która tam była, na mnie nie leżała zbyt dobrze, więc generalnie mama ją bardzo polubiła, więc dam mamie. No ale stwierdziłam, że bardzo chcę mieć, bo mi się strasznie podobałam. Wiecie, to jest takie coś, że czasem kupujecie właśnie dla buteleczki. Ja wiem, że niektóre tak mają. Ja czasem też mam, że po prostu nawet nie próbuję jakby powąchać, ale ta butelka nadal mnie przyciągnie, że po prostu ją kupuję. No ale słuchajcie, kontynuując, ta butelka jest przepiękna, zobaczcie. Jest takie stiletto, czyli właśnie takie high heels. Wydawało mi się, że ta tutaj, ta cała stopa będzie bardziej taka stabilniejsza i bardziej czerwona. Ona jest bardziej taka czerwono-pomarańczowa, słuchajcie. No ale do postawienia właśnie tu na toaletce razem z tą granatową wersją, czy jak miałam ochotę na taką, była taka bardzo glitterowa wersja różowa, ale ona jest sprzedana już. Mam nadzieję, że uda mi się ją powąchać albo właśnie dostać, to będę miała do kolekcji. I słuchajcie, ja ją sobie powąchałam i
stwierdziłam, że ona jest dużo lżejsza właśnie niż ta poprzednia, czyli ta granatowa. Tam wyszła chyba Eau de Parfum i Eau de Toilette. Też ta jest Eau de Parfum, ale słuchajcie, idzie troszeczkę bardziej w takie kwiatowe właśnie. Ja wam powiem, że pierwsze wrażenie właśnie, kiedy dostajecie tą butelkę, że jest właśnie przepiękny, słuchajcie. I tutaj jest, sobie patrzę, jakie są nuty główne, kto stworzył tą edycję, więc to jest edycja właśnie teraźniejsza, czyli 2021, stworzona przez Quentin Bish and Louise Turner, przepraszam, i jest tu lajsi, jest tu czerwona porzeczka, jest róża, jest wanilia i vetiver. Słuchajcie, czuję ten vetiver, ale on jest bardzo taki podkręcony i powiem wam, że kiedy pierwszy raz właśnie tutaj sobie spryskałam, troszkę mi to przeszkadzało, mimo że jestem wielką fanką vetiveru. Słuchajcie, tutaj jest takie jakby powiedzenie, że właśnie ten vetiver i ta róża ma dodać takiego idylicznego kontrastu i że on jest właśnie taką osłoną troszkę bardziej owocowo-kwiatową. Słuchajcie, i tak jest. Ja sobie jeszcze raz psiknę ją, słuchajcie. Ja wam powiem, że pierwsze moje odczucie było takie, że on jest bardzo takie sparkly, że jest taki właśnie trochę vetiverowy. I na początku stwierdziłam, że on jest przez to bardzo podobny do tej wersji starej. Czyli bałam się, że on jest nie będzie bardzo różnicował się od tego właśnie pierwszego. Natomiast później on dochodzi taki mydlany troszeczkę i w związku z tym, że trochę mi to przeszkadzało, ja delikatnie wytarłam ten zapach, ale on jeszcze się przebijał i słuchajcie, po tej godzinie stawał się bardziej taki, bym powiedziała, zrównoważony, pudrowy, taki bardziej charyzmatyczny i bardzo mi się podobał. Coś właśnie w takie vetiverowe, lekko bym powiedziała, nawet nie korzenne, ale właśnie takie głębsze perfumy. Ja go sobie tu psiknęłam, więc on jest na początku bardzo taki toaletowy, pudrowy, taki bym powiedziała mydlany troszeczkę i z tym vetiverem, natomiast później dostaje takiej charyzmy, takiego właśnie pazurka i robi się bardziej taki, bym powiedziała, dystyngowany. A na pewno, powiem wam, butelka jest na tyle myląca, jest bardzo flirciarska, więc wydaje się, że to będzie zapach, a może źle mówię, może właśnie wydaje się, że będzie bardziej zmysłowy i bardziej kobiecy, a nie taki bardziej dla bardzo młodych dziewczyn, bo ja uważam po tym, co ja czuję i właśnie patrząc na te nuty, ale głównie co czuję, że jest to dla kobiet właśnie takich lubiących klasyczne zapachy, troszkę właśnie vetiverowe, nawet nie tyle rzeźkie, bo ja wam powiem, że tej nuty owocowo-kwiatowej tak bardzo nie czuć, a zwłaszcza tej owocowej, i to lajsi, czyli lici, dodaje właśnie takiego zaokrąglenia, może takiej mydlanej oprawy, ale jest to bardzo dystyngowany i charyzmatyczny zapach. Idzie w inną stronę niż ten bardziej korzenny, przynajmniej na mnie taki był, jak pamiętam, ten granatowy, ale jest w nim coś, co powiem wam, mnie przyciąga. Jest to taka rodzina zapachów, którą ja na pewno lubię. Kochani, na tyle właśnie. To jest moja szybka recenzja właśnie tego nietypowego w pięknej butelce zapachu i maskary właśnie z takich gorących nowości perfumeryjnych. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Zapraszam do następnego. Jeszcze powinien być jeden odcinek właśnie tu przed Wielkanocą, także koniecznie zajrzyjcie, zasubskrybujcie, zalajkujcie. I życzę wam bardzo miłego dnia. Jeszcze jedno słowo, stoją moje włosy, które mam, że chciałam wam tu na szybko właśnie polecić. Ja mam dzisiaj ten podkład, słuchajcie, trochę zmieniłam kolor i po raz kolejny jestem nim zachwycona. Słuchajcie, na pewno będzie relaunch tutaj Estee Lauder, ale słuchajcie, jeżeli szukacie dobrego podkładu i nie podkładu takiego make-up, no make-up, to zapraszam was na recenzję tego podkładu. Jest u mnie na kanale na pewno, myślałam, że na blogu, ale nie, na pewno na kanale, także was serdecznie też tam zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.